Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dziś porozmawiamy o niedawnych wyborach parlamentarnych w Izraelu, o spodziewanej zmianie, która nastąpi prawdopodobnie w izraelskim rządzie, o powrocie do władzy Benjamina Bibiego Netanyahu, który po raz kolejny wygrał grę o tron izraelski i ponownie zasiądzie, prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, na fotelu izraelskiego premiera. O tym porozmawiam z moim redakcyjnym kolegą, który śledzi wydarzenia na izraelskiej scenie politycznej, z Kasprem Kitą. Witaj, cześć Kasprze. Cześć Michale, witam Państwa. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy, zachęcam Państwa do rozważenia wsparcia finansowego naszej działalności. Rozwijamy się dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa dobrowolnym wpłatom na konto fundacji lub poprzez portal Patronite, więc zachęcam Państwa do rozważenia takiego wsparcia, między innymi poprzez wspomniany portal Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. A my przechodzimy już do naszej rozmowy. No właśnie, we wtorek miały miejsce wybory parlamentarne w Izraelu. Spodziewano się kolejnego zwycięstwa Benjamina Netanyahu. No, wygrał on ostatnie wybory, ale po raz pierwszy od wielu lat nie został premierem ze względu na to, że nie potrafił stworzyć koalicji rządzącej. Tą stworzyła opozycja. Jak w tym momencie wyglądają wyniki wyborcze? Mamy już oficjalne wyniki, jak mógłby się skomentować, kto najwięcej zyskał, kto najwięcej stracił, jaki układ sił rysuje się w nowym izraelskim parlamencie? Najkrócej mówiąc, te wybory prawdopodobnie kończą kryzys polityczny w Izraelu, który trwał 4 lata. Odkąd 4 lata temu, jesienią 2018 roku, Netanyahu, który był premierem już wcześniej lat 9, a jeszcze wcześniej, licząc kadencji, w latach 90. jeszcze 3 lata, łącznie do tej pory był premierem przez 15 lat, licząc również te kolejne rządy, stracił większość, no i później przez kolejne lata nie odzyskał jej, chociaż wygrywał kolejne wybory, ale albo nie było możliwości stworzenia żadnego rządu, albo Netanyahu tworzył rząd, który się szybko rozpadł, tak jak ja raz zrobił z Benim Gantzem, którego Netanyahu po prostu oszukał, wciągnął go na jakiś czas do koalicji, obiecując mu, że on będzie najpierw premierem, a potem będzie premierem Gantz. Po jakimś czasie się okazało, że Netanyahu wcale nie zamierza tej obietnicy dotrzymać, więc były po prostu kolejne wybory. No i w końcu za czwartymi kolejnymi przyspieszonymi wyborami udało się sformować rząd anty-Netanyahu, który składał się z najróżniejszych partii politycznych, od religijnych nacjonalistów żydowskich przez świeckich nacjonalistów żydowskich, przez centroprawicę, centrum, lewicę, całą lewicę właściwie to warto podkreślić i całe centrum, wszystko co na lewo od centrum w Izraelu, no i jeszcze w dodatku do tego po raz pierwszy w historii Izraela partię arabską, partię Ram, czyli partię religijnych Arabów, czy niektórzy mniej przychylni powiedzą partię islamistyczną, no ale myślę, to jest jednak duża przesada. No i ten rząd, jak nie trudno się domyśleć, po jego składzie długo nie przetrwał. Odsunęli Netanyahu od władzy w czerwcu zeszłego roku, ale no też ten rząd raz składał się z aż 8 różnych partii, które, jak już powiedziałem, były bardzo różne ideowo, a poza tym miał minimalną większość, dosłownie jednego posła przewagi, 61 posłów rządowych, 59 opozycyjnych. Więc Netanyahu na półtorej roku przeszedł do opozycji, ale mimo różnych ciągnących się za nim problemów, mimo procesu, który trwa cały czas w sprawie korupcji i nadużycia władzy, Netanyahu nie zrezygnował. No i w tej chwili w tych wyborach, które miały miejsce we wtorek, już udało mu się wygrać. Udało mu się uzyskać większość dla swojej narodowo-religijnej koalicji. No i dlaczego co więcej ta większość będzie wyraźna, bo prawdopodobnie będzie to większość na poziomie 65 mandatów na 120, więc większość naprawdę duża, większa niż, tak naprawdę licząc procentowo, większa niż zazwyczaj mają rządy w parlamencie, a w warunkach izraelskich też bardzo długo tak dużej większości żaden rząd nie miał, a na pewno przez cały ten 4-letni kryzys nie było tak naprawdę żadnej stabilnej większości.
No i sukces Netanyahu, myślę, bierze się z dwóch przyczyn. Pierwsza, taka dość oczywista, jest taka, że tak naprawdę Izraelczycy mieli do wyboru albo stabilny rząd Netanyahu, albo niestabilny chaos. A Netanyahu swój obóz sformował w spójny sposób. Tak? Mamy cztery partie, mamy partię Likud, mamy dwie partie ortodoksów sefardyjskich, ortodoksów aszkenazyjskich i mamy czwartą siłę, czyli religijny syjonizm, partię, o której jeszcze później przejdę, ponieważ ona tutaj odegrała decydującą rolę. A po drugiej stronie mamy znacznie więcej dużych i małych partii centrowych, lewicowych, arabskich, partii arabskich na przykład, które kiedyś startowały jako jedna wspólna lista, wystartowały jako trzy osobne podmioty, więc tak naprawdę to krótkie doświadczenie wspólnych rządów, wszyscy przeciwko Netanyahu, skończyło się tym, że te różne siły przeciwne Netanyahu się ze sobą skłóciły, tym bardziej i nie były w stanie, nie były w stanie w skuteczny sposób dostosować się po prostu do wymogów ordynacji wyborczej, co spowodowało, że aż dwie partie, partia lewicowa Merec po raz po 30 latach wypadnie z parlamentu, skończyła tuż pod progiem i również tuż pod progiem skończyła jedna z tych trzech partii arabskich, partia Balad. Więc to jest trochę taka sytuacja jak w 2015 roku w Polsce, że PiS uzyskał samodzielną większość dzięki temu, że Korwin i Lewica były pod progiem. No i tutaj też Netanyahu po prostu swój obóz był w stanie skupić, a po drugiej stronie mieliśmy no, taki chaos, o który też część komentatorów lewicowych i innych już oskarża Jaira Lapida, że on zbyt egoistycznie do tego podszedł. Wręcz pojawiło się takie określenie w izraelskiej prasie, że Lapid zachował się jak kanibalistyczna świnia, a pamiętamy, no, co dla Żydów znaczy świnia. Jako nieczyste zwierzę, że tutaj nie chciał zapewnić mniejszym partiom lewicowym wejście, czy arabskim wejście do parlamentu, tylko skupił się na budowaniu swojej własnej partii. Lapid oczywiście się z tymi zarzutami nie zgadza, no ale fakty są takie, że rzeczywiście jemu urosło, a mniejsze partie się podzieliły i aż dwie z nich wypadły z parlamentu, a jednocześnie to jest taka duża, myślę, istotna, naprawdę długofalowo również zmiana po stronie prawicy, czyli po stronie Netanyahu, to jest wyhodowanie partii religijnej syjonizm. Ponieważ przez lata było tak, że mieliśmy Likud, czyli tę główną partię prawicy, centroprawicy, partię dziedziczącą jeszcze historycznie z rewizjonistycznego syjonizmu, czyli takiego, powiedzmy, twardszego, bardziej narodowego odłamu syjonizmu, bardziej powiedzmy antyarabskiego, upraszczając. Mieliśmy partię ortodoksów religijnych, tak zwanych haredich, właśnie sefardejczyków, aszkenazyjczyków, mizrachijczyków. No i oczywiście pomniejszych, ale to są najważniejsze grupy, które tworzyły dwie swoje duże partie, Zjednoczony Judaizm Tory, w tej chwili się to nazywa, i partia Szas. Oczywiście te partie zmieniały nazwy na przestrzeni lat, ale to były te główne ugrupowania. No i mieliśmy tak naprawdę mniej lub bardziej kanapowe ugrupowania narodowe, nacjonalistyczne, które nie były ortodoksyjne i nie były Likudem. A teraz Netanyahu udało się w ciągu tych ostatnich dwóch lat znaleźć przestrzeń dla właśnie tego, co zostało nazwane jako koalicja religijny syjonizm, dla trzech różnych partii, które wcześniej często startowały osobno albo w porozumieniach z większymi partiami i które w sensacyjny sposób ta koalicja zajęła trzecie miejsce w tych wyborach. Właśnie za Netanyahu i za Lapidem na trzecim miejscu znalazła się partia religijny syjonizm, którą tworzy z jednej strony Bezalel Smotrich, czyli taki właśnie nacjonalista na prawo od Netanyahu, który chociażby blokował absolutnie wszelkie negocjacje Netanyahu z partią arabską, ale i to jest to, co najbardziej w tej chwili wywołuje obawy i
przerażenie wręcz momentami komentatorów liberalnych, lewicowych w Izraelu, to jest partia Żydowska Siła, której szefem jest Itamar Ben-Gwir, która w ramach tej koalicji, która przez lata była na zupełnym marginesie, która wywodzi się jeszcze z ruchu rabina Meira Kahanego, który w latach 80. działał, no i miał bardzo ekstremistyczną agendę. Proponował przymusową deportację Arabów z Izraela, proponował nawet zakaz stosunków płciowych między Żydami a nieżydami. Kahane zginął w zamachu w Stanach Zjednoczonych, zabity przez przeciwnika swojej radykalnej agendy. No, w młodości Itamar Ben-Gwir był aktywistą kahanistycznym, między innymi w latach 90., kiedy były protesty przeciwko porozumieniu z Palestyńczykami, które doprowadziło do powołania autonomii palestyńskiej, no to Ben-Gwir brał udział w ataku na samochód ówczesnego lewicowego premiera Yitzhaka Rabina, laureata pokojowej Nagrody Nobla, który zresztą później zginął w zamachu dokonanym właśnie przez żydowskich nacjonalistów. No i dzisiaj po latach bycia na marginesie, po latach bycia za kordonem sanitarnym, okazuje się, że ta właśnie partia Żydowska Siła i koalicja religijny Sionizm dostała więcej głosów niż wszystkie te partie tradycyjne, niż partie ortodoksów, niż partia pracy, więcej nawet niż koalicja centrum, centroprawicy Benny'ego Gantza i Gideona Sara. No i to jest wzrost błyskawiczny. Tak naprawdę jak porównamy wyniki wyborów tych poprzednich i obecnych, to jest największa różnica. Z jednej strony, że to, co już mówiłem, że Lapid wyssał trochę swoich lewicowych koalicjantów, ale największa różnica jest taka, że wzrosła frekwencja i prawdopodobnie ta różnica w frekwencji zrobili ci ludzie, których ta no ekstremistyczna wręcz agenda partii Żydowska Siła i religijnego syjonizmu zmobilizowała. Oczywiście dzisiaj ta agenda nie jest tak ekstremistyczna jak w latach 80., no ale jest tylko trochę złagodzona. To na przykład Ben-Gwir mówi, że on nie popiera oczywiście deportowania wszystkich Arabów, ale popiera deportowanie tych Arabów, którzy nie są lojalni wobec państwa Izrael. Tak? No nie krzyczy się śmierć Arabom, tylko krzyczy się śmierć terrorystom, w domyśle terrorystom arabskim. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo Netanyahu, jemu zależało na tym, żeby po prostu żaden głos na prawicę się nie zmarnował i stąd doprowadził tego zjednoczenia. No w ramach religijnego syjonizmu jeszcze mamy trzecią mniejszą partię Noam, partię skupioną na kwestiach obyczajowych, dobrze nam znanych z Polski, występującą przede wszystkim przeciwko agendzie LGBT, chociażby no taki myślę charakterystyczny, no, w obronie tradycyjnej rodziny i tak dalej, no taki myślę charakterystyczny slogan partii Noam, że Jerozolima i Sodoma nie są miastami partnerskimi z jednej z ich demonstracji. No i udało się te siły zjednoczyć w jedną koalicję wyborczą, która uzyskała sukces ogromny, bo zwiększyła dwukrotnie liczbę mandatów, a w porównaniu do sytuacji sprzed kilku lat, no to ten wzrost jest wręcz kilkunastokrotny. Wcześniej to był polityczny margines, a teraz jest to trzecia siła i główny koalicjant Netanyahu, i to właśnie Itamar Ben-Gwir zostanie prawdopodobnie ministrem bezpieczeństwa publicznego, odpowiedzialnym chociażby za nadzór policji. Więc możemy się spodziewać doniesień o kolejnych, myślę, zamieszkach, o kolejnych ostrych działaniach państwa izraelskiego wobec arabskiej mniejszości, jeżeli to się zrealizuje. I myślę, że jest to, że jeżeli ten stan już się potwierdzi, co jest prawdopodobne, że rzeczywiście Netanyahu sformuje rząd, który będzie takim rządem narodowo-religijnym, no to tak naprawdę mamy kolejny krok w stronę tego, żeby Netanyahu był trochę takim izraelskim Erdoanem, który przebudowuje Izrael z
z państwa zbudowanego przez świecką lewicę, tak, przez Dawida Ben-Guriona i Partię Pracy, najpierw Mapai, potem Partię Pracy, która rządziła przez pierwsze 30 lat istnienia Izraela, tak samo jak Kemal Atatürk zbudował świecką, narodową, ale świecką Republikę Turecką. No a dzisiaj mamy zupełne przesunięcie, tak? Lewica jest na marginesie. Lewica, która miała 30 lat temu większość, ma dzisiaj 4 mandaty na 120 prawdopodobnie, albo 5, jeszcze zobaczymy. Arabowie mają w tej chwili, czy muzułmanie, bo to są statystyki religijne, mają po raz pierwszy od powstania Izraela niższy współczynnik dzietności niż Żydzi. To oczywiście przede wszystkim robią ortodoksi. No i ten sojusz izraelskiej prawicy i ortodoksów, z których duża część z tych ortodoksów zagłosowała właśnie na partię religijny sionizm, odchodząc od tych tradycyjnych partii Szasy Zjednoczonego Judaizmu Tory, no sugerują właśnie taki kierunek przemian państwa i społeczeństwa izraelskiego. Tutaj no, demografia jest nieubłagana. No, ortodoksyjne rodziny mają po 6-7 dzieci na kobietę, a świeccy lewicowi, liberalni, Żydzi dużo mniej. Arabowie mają ciągle sporo, ale też mniej od ortodoksów. Więc no te, tutaj to, że Netanyahu udało się ten kryzys przełamać, no wskazuje, i to, że teraz prawdopodobnie będzie miał w końcu stabilną większość na kolejne 4 lata, sugeruje, że ta ewolucja na poziomie politycznym będzie postępować. Oczywiście tutaj problemem może być proces Netanyahu, no ale zobaczymy, jest zupełnie niewykluczone, że mając większość w Knesecie, po prostu jakąś sprytną ustawą jego proces o korupcję, nadużycia władzy, zarzuty, które no, praktycznie dla wszystkich jest oczywiste, że są uzasadnione, po prostu w jakiś sposób ustawowo zostanie to wygaszone, na przykład zostanie wprowadzony zakaz procesu dla urzędującego premiera, albo w ogóle te przestępstwa zostaną wycięte z kodeksu karnego w jakiś sposób, żeby przynajmniej na jakiś czas, żeby Netanyahu de facto, czy nawet też de jure, uniewinnić takim kruczkiem prawnym. Tutaj pole manewru jest bardzo duże, bo trzeba pamiętać, że w Izraelu nie ma większości konstytucyjnej, tylko po prostu Kneset może sobie z większością cokolwiek przegłosować i nawet wprowadzić do konstytucji, tak jak chociażby Netanyahu w 2018 roku wprowadził ustawę czyniącą Izrael eksplicite państwem narodowym narodu żydowskiego, która chociażby usunęła język arabski z języków urzędowych i jasno określiła, że jedyną pożądaną migracją do Izraela jest imigracja żydowska, że tożsamość jest bardzo jasna, że osadnictwo żydowskie na zdobytych na Arabach terytoriach jest czymś wspieranym oficjalnie przez państwo i to jest zapisane w ustawie konstytucyjnej. Więc myślę, że no w tym kierunku Izrael będzie prawdopodobnie szedł. Oczywiście tutaj jeszcze wiele może się wydarzyć, ale na to wskazują te wyniki tych wyborów. No, mówiłeś bardzo dużo o niespodziewanych, zaskakujących być może nawet dla samych Żydów w wynikach partii nacjonalistycznych, czy też partii ortodoksyjnych, które były jeszcze lepsze niż w każdych poprzednich wyborach, chociaż każde poprzednie wybory pokazywały dość gwałtowny wzrost poparcia dla tych partii przy jednoczesnym spadku poparcia dla partii liberalnych i lewicowych. Zapytam cię jednak o to, czy nie będzie trochę tak, że Netanyahu w tym momencie stał się zakładnikiem tych partii, można powiedzieć, ekstremistycznych, partii nacjonalistycznych, dużo radykalniejszych od Likudu, partii ortodoksyjnych, które przecież właściwie sam wyhodował. No, czy w tym momencie nie istnieje dla niego takie zagrożenie, że będzie musiał prowadzić politykę zgodną z ideami reprezentowanymi przez przywódców tych partii, które nawet te idee nie muszą być zgodne, mogą być zbyt radykalne dla samego Netanyahu? Jak twoim zdaniem to może wyglądać?
Zdecydowanie tak może być, ponieważ tutaj, zresztą też jak czytam izraelską prasę, jest sporo takich komentarzy, że Netanyahu trochę stworzył, no w lewicowej prasie to będzie, że stworzył potwora, który teraz, z którym teraz będzie się musiał mierzyć, no ale to od prawa do lewa to tutaj myślę, te komentarze są spójne, że no Netanyahu będzie teraz zależny po prostu od partii zdecydowanie radykalniejszej od niego, partii, którą sam pomógł stworzyć, no bo zależało mu na tym, żeby te wszelkie głosy na szeroko pojętą prawicę się nie marnowały i jak najbardziej tak może być. On tutaj jakby rozpoczął proces, którego nie jest w stanie w pełni kontrolować, tak? Dopuszczając do mainstreamu tak radykalne głosy czy środowiska polityczne, no kahaniści pierwotnie, no to byli zupełnie marginalizowani. Jak sam Kahane, jeszcze zanim został zabity, był posłem, no to demonstracyjnie podczas jego wystąpień wychodzili posłowie dwóch głównych partii, Likudu i Partii Pracy, które no wówczas Izrael jednak przypominał bardziej państwa Europy Zachodniej. Mieliśmy te dwie duże partie, centroprawicę i centrolewicę, które nawet były w stanie przecież współrządzić kilkukrotnie. Tak, a dzisiaj ta polaryzacja jest bardzo silna i Netanyahu jak najbardziej rozniecając te emocje nacjonalistyczne i dopuszczając do głosu, ale wpuszczając teraz do rządu najbardziej radykalną partię prawicową, nacjonalistyczną, jaka była w Izraelu w jego historii i no, przekracza kolejne tabu i jest zupełnie możliwe, że w kolejnych pokoleniach, w kolejnych latach wraz z tym, jak Netanyahu będzie się starzał, chociaż no, on ma 73 lata, natomiast no, trzyma się dobrze, trzeba pamiętać, że to jest były komandos, a jego ojciec żył 102 lata. No ale biologia prędzej czy później będzie powodowała, że Netanyahu będzie słabszy. No i na to też te środowiska liczą. Kilka dni temu przed wyborami było bardzo ciekawe nagranie wypuszczone Bezalela Smotricha właśnie z partii religijnej Syjonizm, który mówi na tej taśmie, że Netanyahu jest patologicznym kłamcą, który chciał się dogadywać z Arabami, że Netanyahu nie jest wieczny, tak? Że poczekamy i będziemy stopniowo przejmować. I myślę, że oni tak właśnie myślą, tak? Że oni byli potrzebni Netanyahu, ponieważ on potrzebował każdego głosu, żeby uzyskać władzę dla siebie. A on jest trochę tak jak to powiedział jeden z polityków Laharec, że Netanyahu jest jak biały ryż, on pasuje do wszystkiego. On przecież z każdym już miał koalicję. Miał koalicję z Lewicą, miał koalicję z Avigdorem Liebermanem, który dziś jest jego wielkim wrogiem. Miał koalicję z Lapidem, swoim dzisiejszym głównym rywalem, który był przecież zaczynał jako minister finansów w rządzie Netanyahu. I on bardzo przez wiele lat się starał wręcz, żeby mieć w swoim rządzie z jednej strony ortodoksów czy narodowców, ale z drugiej strony również jakąś partię na lewo od siebie. Tylko przez lata, im dłużej on rządził, tym bardziej oszukiwał kolejnych tych swoich koalicjantów, zwłaszcza tych na lewo od siebie, tym bardziej po prostu nikt nie chciał już z nim w taką koalicję wchodzić. I tym bardziej też wraz z tym, jak długo był u władzy, no to jest naturalne, praktycznie w każdym państwie, że jak ktoś długo rządzi, no to jednoczą się przeciwko niemu ludzie, którzy wcześniej by ze sobą nie współpracowali, po prostu, żeby go odsunąć, ponieważ zbyt długie rządy uważają za zagrożenie dla siebie. No i tak też było w tym przypadku, w końcu dogadały się bardzo różne środowiska przeciwko niemu i Netanyahu dzisiaj jest jak najbardziej skazany, jest zakładnikiem tego dżina, który wypuścił z pudełka. Czyli właśnie no już takiego twardego nacjonalizmu żydowskiego, tak? No sama nazwa partii, żydowska siła, pięść w logu i ta przeszłość no bardzo radykalna, o której wspominałem, powoduje, że Netanyahu może często
no, mogą mu stawiać różne warunki, tak? No, chociażby dotyczące wzgórza świątynnego, to będzie bardzo ciekawe, no bo mamy w tej chwili taki tak zwany kompromis, który polega na tym, że wzgórze świątynne, że na wzgórzu świątynnym może się pojawić każdy, ale modlić mogą się tylko muzułmanie. No ale mamy kolejne przypadki czy ortodoksów, czy nacjonalistów żydowskich, którzy tam wchodzą i dokonują różnych prowokacji, albo po prostu przychodzą ostentacyjnie po to, żeby właśnie, żeby się wbrew prawu pomodlić. Albo mieliśmy przecież policję izraelską, która weszła do świętego dla muzułmanów meczetu Al-Aqsa właśnie na tymże wzgórzu świątynnym podczas zamieszek z zeszłego roku, które tutaj z Michałem w ramach Bliskiego Wschodu bez tajemnic relacjonowaliśmy wówczas, półtorej roku temu. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej Netanyahu może być zakładnikiem tych środowisk i on w takich sytuacji oczywiście będzie próbował się dogadywać z partiami na lewo od siebie, chociażby z Benim Gantzem, no ale problem jest taki, że mu tam już nie został nikt, kogo on by już w przeszłości nie oszukał, tak? Czy Gantz, czy Saar, czy Lapid, czy Lieberman, czyli wszyscy tak naprawdę politycy, jacy są w parlamencie na lewo od tego obozu narodowo-religijnego, to są politycy, którzy już kiedyś weszli w koalicję z Netanyahu i on zawsze ich później oszukiwał. Więc no, wydaje mi się, że tutaj no, nie będzie pola manewru. No i sam Netanyahu też przez lata podkręcał tę polaryzację, tak? No, jego retoryka wyborcza jest często bardzo ostra. No, w jednych z poprzednich wyborów na przykład konto facebookowe Netanyahu zaczęło wypuszczać do ludzi wiadomości o treści: Arabowie chcą zabić nas wszystkich, mężczyzn, kobiety i dzieci. Tak? No i później było powiedziane, że był to błąd pracownika kampanii niższego szczebla. Ale oczywiście nie podano jego danych, ani nie powiedziano, czy ten rzekomy pracownik niższego szczebla poniósł jakieś konsekwencje. No w tych wyborach Netanyahu jeszcze zanim w ogóle otwarto lokale wyborcze, już wypuszczał zdjęcia sprzed lat z pustymi lokalami, z wiadomościami: uwaga, lewactwo i Arabowie głosują, a nasi nie głosują, możemy stracić Izrael, twój głos jest potrzebny. Tego rodzaju ostra retoryka przyniosła mu znów polityczny sukces, ale tak jak powiedziałeś, no to będzie, on będzie zakładnikiem tych emocji, które rozpętał, będzie zakładnikiem tej polaryzacji i tych coraz bardziej radykalnych polityków, których wprowadza na salony. Już na koniec porozmawiajmy chwilę o wpływie tych wyborów na kwestie międzynarodowe. Bo o ile nie ma właściwie żadnych wątpliwości, że w chwili obecnej jakiekolwiek myślenie kategoriami porozumienia palestyńskiego odchodzą najdalej, jak to tylko możliwe, i ze względu na udział tych partii nacjonalistycznych, ortodoksyjnych w nowym rządzie nie ma mowy o jakimkolwiek porozumieniu z narodem palestyńskim, ale czy twoim zdaniem nastąpią jakieś gwałtowne, niespodziewane zmiany w ogólnej polityce międzynarodowej prowadzonej przez Izrael? Czy twoim zdaniem ten prowadzony od kilku ostatnich lat program kolejnych porozumień z państwami arabskimi, co zostało zapoczątkowane jeszcze za czasów prezydentury Trumpa, będzie kontynuowany, czy właśnie ze względu na udział partii antyarabskich, przecież można tak powiedzieć, jakiekolwiek myślenie kategoriami kolejnych porozumień, czy to z Arabią Saudyjską, czy z innymi państwami arabskimi, odchodzą również do kategorii myślenia życzeniowego? Czy tutaj nie będzie żadnych przeszkód ku temu, twoim zdaniem, aby takie porozumienie osiągać i aby prowadzić choćby intensywniejszą wymianę handlową pomiędzy tymi państwami, doprowadzić do wymiany ambasadorów, otworzenia placówek dyplomatycznych, uruchomienia połączeń lotniczych i tak dalej. I wreszcie, łącząc to z pytaniem o kwestie międzynarodowe, zapytam o ewentualne relacje polsko-izraelskie po wyborach, po utworzeniu nowego rządu, którego skład, znowu to niezwykle istotne w kontekście tego pytania, wejdą żydowscy ekstremiści, którzy raczej do Polski miłością i sympatią nie pałają. Nastąpi prawdopodobnie wymiana ambasadora, więc jak i to wpłynie na relacje polsko-izraelskie, twoim zdaniem?
Myślę, że nie będzie żadnej rewolucji w izraelskiej polityce zagranicznej, bo z prostej przyczyny, tej rewolucji nie było już po odejściu Netanyahu. Netanyahu był premierem przez 12 lat, przez 12 z ostatnich 13,5 roku, bo tylko na ostatnie półtorej roku został odsunięty od władzy. I ten nowy rząd najpierw Naftalego Bennetta, potem Jaira Lapida, tak naprawdę też żadnej rewolucji nie przeprowadził. Był trochę bardziej otwarty na amerykańskie próby dogadania się z Iranem, trochę bardziej koncyliacyjny i na pewno miał lepsze relacje z administracją demokratyczną w Stanach Zjednoczonych, ale tak naprawdę jeśli chodzi o politykę czy arabską, czy politykę palestyńską, to żadnej rewolucji nie było i że nawet mimo wejścia partii arabskiej do rządu nie mieliśmy tak naprawdę na przykład spadku przemocy wobec Palestyńczyków czy spadku działań żydowskich osadników, którzy starają się po prostu zasiedlać kolejne terytoria i stamtąd często po prostu siłą arabskich mieszkańców usuwać. Miejscami wręcz przeciwnie, miejscami mieliśmy nawet wzrost przemocy. Wydaje mi się, że po prostu Netanyahu trwale zdefiniował ogromną część izraelskiej polityki Netanyahu, jego ekipa, jego sposób myślenia. Taki bardzo konfrontacyjny, tak? No tak jak ojciec Netanyahu, Ben Sion Netanyahu, mówił, profesor historii, mówił o tym, że w wywiadach, że no nie ma możliwości pojednania się żydowsko-arabskiego, bo to są, jesteśmy jakby skazani na wieczny konflikt z nimi. Czy starszy brat Netanyahu, przez którego zresztą on zrobił się znany, czyli Yoni Netanyahu, który zginął w operacji Entebbe w Ugandzie, też komando z tej samej jednostki, Seyret Matkal, mówił o tym, że w listach wydanych później, że no Palestyńczycy mają gorszą, słabszą tożsamość ode mnie, bo oni wierzą w jakieś prawa człowieka, a ja wierzę w syjonizm. On tam porównywał ich do małp nawet w jednym fragmencie, więc wydaje mi się, że tutaj nie będzie dużej zmiany, a jeśli chodzi o Iran, no to Netanyahu więcej zawsze mówił niż robił, to znaczy tak naprawdę jego interesowało to, żeby przez swoje wystąpienia, tak jak to w kongresie przeciwko Obamie głośne z 2015 roku, jak najbardziej odciągnąć opinię publiczną i elity amerykańskie i zachodnie od porozumienia z Iranem, ale ja nie sądzę, żeby Netanyahu na poważnie chciał atakować Iran, czy na poważnie chciał robić cokolwiek więcej niż Izrael robił do tej pory, czyli zabójstwa irańskich fizyków, czy irańskich oficjeli, różnego rodzaju sabotaż instalacji nuklearnych. No Netanyahu miał na to 12 lat, łącznie 15. Netanyahu przecież miał 4 lata prezydentury Trumpa i podczas nawet tak sprzyjających okoliczności niczego takiego nie zrobił. Więc ja sądzę, że tutaj niczego strasznego nie będzie. Podobnie z państwami arabskimi, no to są ludzie, którzy znają Netanyahu, którzy to z nim dogadywali porozumienia abrahamowe. Myślę, że tej rewolucji nie będzie. No nie będzie też, myślę, rewolucji w tym sensie pozytywnym dla Izraela, że na przykład no nie wierzę w to, żeby Arabia Saudyjska w przewidywalnej przyszłości zgodziła się tak po prostu zostawić na boku tę symboliczną kwestię palestyńską i oficjalnie zawrzeć to, co zrobiły Zjednoczone Emiraty Arabskie sąsiednie i sojusznicze, tak, czyli oficjalnie otworzyć stosunki dyplomatyczne. No ale nieoficjalnie te stosunki, jak wiemy, są i będą. No Netanyahu przecież spotkał się z Mohammedem bin Salmanem jeszcze jako premier, tak? Mogą się spotykać, nie mając oficjalnie relacji. No. To jest Netanyahu na tym bardzo zależy, ponieważ dla niego to jest, on jakby nie ma nic przeciwko temu, żeby robić biznes z Arabami w państwach arabskich. Jego interesuje tylko to, żeby Arabowie i Palestyńczycy w ramach Izraela i terytoriów kontrolowanych przez Izrael byli jak najsłabsi i nie byli podmiotowi, tak? On biznes jest gotowy robić z każdym, no co zresztą wiemy po jego stosunkach i z Putinem, i z Chinami,
i z Indiami chociażby, z Narendrą Modi ma bardzo dobre relacje. No jeśli chodzi na koniec o te kwestie polskie, no to tutaj też myślę, że dużej zmiany nie będzie. Teoretycznie Netanyahu jest bardziej skłonny do kompromisu od Lapida, bo nie miał aż tak antypolskich wypowiedzi. Podpisał ostatecznie tę deklarację, w której antypolonizm był określony, był tak naprawdę zrównany z antysemityzmem, co zresztą dużo ludzi w Izraelu go krytykowało. No ale tak naprawdę, jeśli chodzi o jakąś taką rzeczywistą zmianę, zmianę na dobre tych relacji, no to myślę, że tutaj i jego koalicjanci, i po prostu nastawienie społeczeństwa izraelskiego w znacznej części, i elit, jest na tyle niechętne, chociażby temu, żeby tę newralgiczną kwestię broni posiadanych przez ochroniarzy podczas wycieczek szkolnych do Polski, żeby z tego zrezygnować, że wydaje mi się to mało prawdopodobne. No nie wykluczam tego całkowicie, ale wydaje mi się to po prostu mało prawdopodobne, no bo Lapid miał swoje, no już naprawdę momentami szalenie niechętne nam wypowiedzi, a Netanyahu z jednej strony, no syn Netanyahu na przykład krytykował Lapida za to, że jest zbyt ostry wobec Polski, że tutaj trzeba się dogadać, ponieważ Netanyahu ma tę swoją dużą, wielką ideę, żeby prawicę europejską przerobić na bardzo proizraelską, co mu się już w dużym stopniu udało, tak jak to jest z prawicą amerykańską. Ponieważ to jest taka wymiana, że on nawet tym partiom dawniej radykalnym, jak chociażby przytraktowanym jako populistyczne, radykalne, ekstremistyczne, tak jak partie włoskie, niemieckie nawet, daje taki glejt bycia, czy Orbanowi na przykład na Węgrzech, taki glejt, że to wcale nie są antysemici, to są porządni, normalni, sympatyczni prawicowcy. Jak premier Izraela mówi o kimś, że nie jest antysemitą, no to trudniej mu to zarzucać. No i to też nie jest kwestia antysemityzmu, to jest kwestia pewnego takiego stygmatu, że to jest ktoś, z kim nie można rozmawiać, to jest kwestia, że to jest ktoś właśnie zbyt ekstremistyczny. A w zamian za to oczywiście te partie są pierwsze do mówienia, że tutaj Izrael broni zachodniej cywilizacji przeciwko złym Palestyńczykom. Tak? I mają, przedstawiając taki uproszczony obraz tego konfliktu. No, co robił Salvini, ale na przykład też AfD w Niemczech się reklamowała jako najbardziej proizraelska partia w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. No więc teoretycznie Netanyahu miałby powody, żeby chcieć te relacje z obecnym przynajmniej polskim rządem trochę poprawić, ale nie sądzę, ale to na pewno nie będzie jakiś jego priorytet i będzie dużo środowisk w Izraelu, które tego nie będą chciały. No i zresztą Netanyahu był już przecież premierem przez tyle lat i wiemy, jak to wyglądało. No mogło wyglądać gorzej, ale naprawdę nie było to, nie były te relacje dobre. I tutaj po prostu tych kwestii historycznych moim zdaniem w znacznym stopniu nie przeskoczymy. Dziękuję Ci, Kacprze, bardzo za zrelacjonowanie wyborów w Izraelu i potencjalnego wpływu ich wyniku nie tylko na sytuację w państwie izraelskim, ale również na sytuację na arenie międzynarodowej w kontekście również polskim, co dla nas jest niezwykle istotne. Państwu z kolei dziękuję bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy. Zachęcam oczywiście do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących rozmów oraz nagrań, które regularnie trafiają na nasz kanał. I serdecznie dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Do usłyszenia już niedługo. Do usłyszenia.